jakie wymiary powinna mieć maszynownia, pomieszczenie techniczne. Wielkość pomieszczenia technicznego zależy od ilości oraz rodzaju osprzętu, jaki zainstalujesz. Budując maszynownię, uwzględnij także duży zbiornik filtracji. Maszynownia powinna być murowana. Minimalne gabaryty maszynowni to 1 metr na 1,5 na 1,5 metra w zestawie z podstawowym osprzętem, który oferuje nasza firma. Możesz u nas zakupić także gotową skrzynię filtracyjną lub skrzynię na przeciwprąd. Jeżeli będzie miał duży zbiornik filtracji, to uwzględnij to podczas murowania maszynowni. Jeśli basen będzie się znajdował blisko domu lub innego pomieszczenia gospodarczego, to maszynownię możesz umieścić na przykład w kotłowni, domku letniskowym albo altanie. Będzie Ci wtedy dużo wygodniej na przykład obsługiwać filtr. Zwróć uwagę, że jeżeli Twój basen będzie wyposażony w przeciwprąd, to jego pompa musi być umieszczona bezpośrednio za panelem, czyli dyszą. Musisz więc przygotować pomieszczenie na przeciwprąd zaraz za ścianą basenu. Im bliżej, tym większe ciśnienie wody uzyskasz. Czy maszynownia musi być umiejscowiona bezpośrednio za basenem? Nie musi. Im dalej będzie maszynownia od basenu, tym mocniejszej pompy filtra będziesz potrzebował. To samo dotyczy pompy ciepła. Jeśli basen jest wyposażony w przeciwprąd, to pompa przeciwprądu koniecznie musi znajdować się bezpośrednio za ścianą basenu. Co się stanie, jeśli pomieszczenie techniczne będzie oddalone od basenu o kilkanaście metrów? Jeśli pomieszczenie techniczne ma być oddalone od basenu o kilkanaście metrów, to powinieneś zakupić filtr z większą mocą pompy filtracyjnej. Jeśli będziesz miał pompę ciepła, to dodatkowo powinieneś zaizolować rury od niej. Zalecamy również zastosowanie zaworu zwrotnego, szczególnie wtedy, gdy filtracja położona jest wyżej niż lustro wody. Dlaczego w skrzyni filtracyjnej lub w pomieszczeniu z filtracją musi być zamontowany odpływ grawitacyjny? Jest to niezbędny element pomieszczenia z filtracją. W przypadku awarii lub nieszczelności woda wydostanie się z obiegu i może zalać pompę filtracyjną i inne urządzenia w skrzyni filtracyjnej lub pomieszczeniu technicznym. Może to spowodować duże straty finansowe. W przypadku takiego zdarzenia woda poprzez odpływ wydostaje się na zewnątrz i dzięki temu chronisz wszystkie wymienione urządzenia. Innym rozwiązaniem może być rząb w pomieszczeniu technicznym, czyli miejsce, gdzie zbiera się woda spływająca z tego pomieszczenia. Innymi słowy, jest to jego dolna część położona poniżej ostatniego poziomu. Tu powinna znajdować się pompa pływakowa. Oprócz odpływu w pomieszczeniu z filtracją musi znajdować się wentylacja mechaniczna.